Tak, policjanci Gruzińscy dali od samego początku, czyli od uzyskania informacji o ucieczce, do samego końca, zarówno to byli policjanci, zarówno z pionu prewencji, jak i z pionu kryminalnego, również policjanci z pionu kryminalnego brali udział od samego początku w Poznaniu, gdzie czynności były wykonywane z funkcjonariuszami z jednostki, która nadzorowała, czy z jednostki z Bydgoszczy, jak również z jednostek ościennych województw. Trochę liczb może. Ile w momencie, kiedy Państwo dowiedzieli się, otrzymali ten sygnał, że jest ta sytuacja taka krytyczna, ilu policjantów zaangażowano w tą akcję, ile radiowozów, jeżeli jest tak, kilka może takich obrazowych? No, obrazowych ciężko mi powiedzieć na chwilę obecną, bo nie zliczaliśmy, jednakże w momencie uzyskania informacji, że o ucieczce, komendant zgodnie z obowiązującymi procedurami zarządził alarm. Do jednostki byli ściągnięci wszyscy policjanci, którzy w danej chwili byli uchwytni i którzy dotarli. I następny był plan działania wszystkich funkcjonariuszy podzielony na poszczególne etapy i każdy policjant dostał zadania do wykonania i te zadania były realizowane aż do chwili zatrzymania. Dziękuję. Czyli w sytuacji krytycznej cała komenda, niezależnie od tego, gdzie to jest tak wiadomione i wszyscy się muszą po prostu stawić. Jeżeli jest ogłoszony alarm, w zależności od rodzaju alarmu, policjant ma obowiązek stawienia się do jednostki i wykonywania czynności zgodnie z dalszymi planami, które są w zależności od zdarzenia. Jakie dodatkowe jednostki jeszcze przyjechały, na przykład akcje terrorystyczne z Bydgoszczy, czy coś takiego, jakieś dodatkowe środki? Oczywiście, mieliśmy pomoc bezpośrednio z Komendy Wojewódzkiej, bo cała akcja policyjna była nadzorowana przez Komendę Wojewódzką. Współpracowaliśmy na bieżąco, zarówno z Komendą Wojewódzką, jak już było wcześniej podane, z jednostkami ościennymi, gdzie też funkcjonariusze brali udział w akcji, można powiedzieć, blokadowo-pościgowej.